Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pawko. Oczywiście gramy w NHL-a, drugi mecz ligowy. Więc lecimy, nie? Lecimy z tematem. Gram oczywiście na wyjeździe. Także już wbijamy do przeciwnika. Zaraz zobaczymy jego skład i w ogóle. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się coś tam strzelić przynajmniej, bo naprawdę lipa była. Także jeszcze tylko napiszę, że już wbijam. Także lecimy z tematem. Strasznie długo ładuje. Chyba był jakiś problem z serwerami, bo niestety coś jest nie tak. Piszemy tutaj na wiadomość. Ale zagramy. Edytuję jeszcze linię, ale chyba jest wszystko ok. Tak jest, wszystko mam ok. Continue. Dobra. Przechodzimy na bok. Czemu nie mogę przejść? Jest, ok, mogę przejść. Widzę, przeciwnik ma troszkę lepszy skład. Jeszcze tylko zobaczymy, co tam przeciwnik kombinuje. O, dobra, jest, ok. Wszystko działa, więc gramy. E1-1 EV. Także lecimy. Mam nadzieję, że uda się coś strzelić. No nie mówię, że wygram, ale żeby mi się coś chociaż udało strzelić, nie? Wiecie, o co chodzi. Wszystko się nagrywa, jest ok. Także lecimy. O, dobra, przegrałem bulik. Dobra, mamy gumę. Aj, że to nie przeszło. Szkoda, bo tam mój zawodnik już jechał ładnie. Oj, ja podałem jemu. Ale dobra, łapie bramkarz. Także jest git. Te odcinki oczywiście będą bez kamerki, bo to tak zasłaniało w sumie trochę i też nie chcę za bardzo z kamerką robić, bo to jest tak na szybko, że tak powiem. Jestem też po robocie teraz i od razu się umówiłem na gierkę. Ale tu widzę, że mam szansę. Z tamtym przeciwnikiem było troszkę ciężej. Ale nie mówmy hop. Ajajaj, złe podanie. Dobra. Idziemy z kontrą. Uderz, dobrze. A, u niego Dubnyk jakiś broni.
Ale pewnie ma jakiegoś w miarę overallowo dobrze tego Dubnyka, bo Dubnyk ogólnie ma chyba 82 overalla albo jeden na zwykłej karcie, z tego co wiem. Bo gdzieś tam miałem. Jest kara. Jak najdłużej się utrzymywać przy krążku, żeby przeciwnik na mnie przejął. Ale dobra, wyjechałem na offside, więc lipa, lipa. Ale dobra, jest kara, więc mamy tutaj szansę coś strzelić. Prawie wygrany bulik. Niestety się nie udało. Będzie przeciwnik wybił? Chyba nie. Chyba nie będzie wybił. Jednak nie wybija. Oj, broń to, broń to. Dobra, na spokojnie. Znowu offset. Ajajaj. Dobrze by było to wykorzystać. Ale niestety. Na razie jest jak jest. Dobra, wygrany. Ojojoj, Tanef, ależ uderzenie. A, Sakic tak lubi, nie? Że Sakicia fajnie jest tak podawać. O, grecki. Aj, zablokował mi teraz, kurczę. Ale wiedział, co się święci. Wiedział. Spalony, kolego. Spalony. Dobra, jedziemy. Zaś kara. O kurczę. Cały czas coś na karę. Przeciwnik tutaj schodzi. Niedobrze dla niego, bo w sumie no ja tutaj w przewadze mogę coś wykombinować, nie? Oj, ależ uderzenie. O, teraz wybija. Kurczę, niedobrze. Wiedziałem, że tu podasz. To było pewne. Ciek Martinez, dobrze. Jeszcze raz. Poprawka. Ajajaj. Zaś kara jakaś. Zaś dla niego. Kurczę, co jest? Cały czas za jakieś kary tutaj zdobywa mój przeciwnik. O, by cię wybił? Nie, jednak nie. Uj, tego greckiego się boję trochę, powiem szczerze. Dobra, jest strzał, elegancko, obroniony. Przez Dubnyka, ale pierwsza tercja spoko, nie? Wyrównanie dosyć. Nikt nie miał jakiejś takiej mega fest dużej przewagi. Jest uderzenie, Tanewa.
Oj, kolego, za to jest chyba kara. Za to jest kara, tak jest. Wybicie krążka poza. W sumie takie, no, nieprzypadkowe. Tylko po prostu wybicie, nie? Ej, ale uderz mi, co jest? Czemu on mi nie chciał uderzyć? A Prongerem bym tutaj uderzył ładnie dosyć. Coś mi tutaj nie chciał trzasnąć. Zobaczmy statystyki. Mało strzałów w sumie, 3 na 5 tylko. Ale dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest 5 na 3, więc tutaj jest bardzo duża przewaga teraz. Broni. Dobra, wybicie. Ajajaj, źle. Myślałem, że będę miał kontrę. Aj. Ale dobra, obronił chociaż mi to bramkarz, więc zaczniemy tutaj pod moją bramką. Kurczę, zawsze gdzieś mi te. Nie mogę zagrać tego. Tutaj podania. Dobrze, Crosby, ładnie, bo tu już byłaby dobitka. Widziałem już to. Czemu on mi tak uderzył? Kurczę. Nie wiem, jakoś tak machnął tylko tym kijkiem lekko i ten krążek odleciał, ale dobra, jest już 5 na 5 i dalej 0-0. Oj, tam chyba będzie kara. Nie, jednak nie. Myślałem, że może. Muszę próbować z dystansu tutaj, znaczy z daleka strzelać po prostu. Ajajaj. Jebi to Carlson. Ej, halo, Carlson. Dobra, lecimy z kontrą. A już jednak nie. Oj, no niestety wpadło. Mamy bramkę. Kto to strzelił? A Małkin, nie? Tak jest. O, taka na pierwsze zagranie. Też będę próbował, bo jest to dosyć skuteczne. Tylko jak na razie nie mogę wyjść z własnej tutaj tercji, że tak powiem. Dobra, Sakic.
Zucker, Zucker, jedziesz, jedziesz. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Się jeszcze pisze. O, siostra. That's a gimme icing. Now they can't change. You've got tired guys on the ice. Here in the late goings of the period, we've got a 1-0 hockey game thus far. Ale mi zarąbał teraz akcję. Takes the puck at the point. Quick feed to Aho. Puck grab by Martinez. Philadelphia's trying to make something happen in the offensive zone. Deflected away. Nice defense. Dobra. Nie mogę teraz, kurde. Nie da mi teraz dzwonić. Aj, obronił, obronił ładnie. Dobra. Muszę sobie ściszyć telefon tylko. Ale mamy tylko 1-0, więc to nie jest jakiś duży wynik, nie? Może w tej trzeciej tercji uda się tutaj coś strzelić. Oby się udało. Broń, broń, broń to. Dobra. O, Jezus, w kask dostał. A się odbiło, co? Jezus, ale akcja. Jest, brameczka, 1-1, dobrze. Brat Marchand chyba, tak? Jest brameczka, tak jest. Wlazł, w końcu mamy gola. No i walczymy do końca, walczymy teraz do końca. Ale broń to, no. Nie no, bitki nie będę z nim żadnej miał, bo to bramkarz. Gdzie bramkarz z zawodnikiem? Nie będzie żadnej bitki, nie? Kuczarow, jedziesz. Dobra. I ryb, Martinez. Oj, oj, oj. No ładnie, ładnie tu podał. Bramkarz mi tutaj strasznie, nie wiem co on teraz odwalił. No i mamy 2-1.
Ale walczymy o 2-2. Bo tak nie może być, nie? Ale fajny mecz, podoba mi się, bo jest bardzo, bardzo wyrównany, jeśli chodzi tutaj o strzał w ogóle. Nawet jeśli go przegram, to naprawdę bardzo fajnie mi się tutaj gra. Co ten bramkarz mi odwala, kurczę. Spalony. Kurde, jakieś podania dziwne. Ej, ale nie gra, chopie na czas. Gdzie? Na pierwszaka znowu. Tracę cały czas takie bramki. No jest troszkę lipa. No ale niemniej jednak fajne spotkanie, no nie powiem. Fajnie się gra. Niestety drugi mecz będzie przegrany. Ale też jakoś tam. Znaczy nie jakąś tam znaczną przewagą, nie wiecie o co chodzi, bo. O, już tutaj to. Totalnie bez szans. Ale mi zabrał ładnie, nie wiem jak. No i do pustaka 5-1, no to już jest totalnie po meczu. No ale chociaż do zera nie przegrałem, nie? Tutaj przeciwnik rozbił. Jestem totalnie rozbity. Tutaj na one-timery. Dobra, jeszcze grecki, jeszcze akcja, ale dobra, jeszcze my mamy krążek. Dobra, koniec, 5-1, fajny mecz. Fajny mecz, chociaż bardzo długo był wyrównany. No niestety ta trzecia tercja, no nie po mojej myśli, nie? Nie po mojej myśli. I niestety, no nie udało się tego wygrać. Zobaczymy jeszcze statystyki, jakie tutaj są, bo to mnie ciekawi. Brat Marchand z bramką. Oczywiście asysta Stakic i
Shanahan. Także no nie było źle. Zobaczmy tutaj przeciwnika. Jakie on tu miał w ogóle karty? Radulov, Marleau. No fajne, fajne te karty, kurcze. Vrana. Sebastian Aho. Fontaine, Broberg. A, miał Wayne'a Gretzkiego, ale 85 tylko. Nie no, spoko, spoko karty. A właśnie ten Dubnyk, Holtby 88, a Dubnyk u niego bronił 89. No, to ładnie, ładnie. Spoko. Dobra, nic. Kończę ten odcinek, dzięki za oczywiście łapki jakieś tam w górę i tak dalej. Oczywiście subskrybujcie, komentujcie, trzymajcie się. I na razie. Hejka.